doktorze, nie może pan tego zrobić. Błagam pana, panie doktorze, nie może pan tego zrobić. Pani Alicjo, musimy zrobić miejsce dla innych ludzi. Proszę się z tym pogodzić i zacząć normalnie żyć. Panie doktorze, błagam pana. Panie doktorze, błagam pana, czy pan mnie słyszy? Panie doktorze, błagam pana. Proszę, niech pan usiądzie. Muszę pana poinformować, że szpital podjął decyzję, że nie będziemy blokować tego miejsca dłużej. Potrzebujemy go dla innych pacjentów. Co ja mam teraz zrobić? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Przyszedłem do państwa Nowaków. Okej, sprawdzę. Trzecie piętro, numer sali 29. Bardzo dziękuję. O, ksiądz Zbigniew, szczęść Boże. Szczęść Boże. Czy moglibyśmy porozmawiać? Proszę bardzo. Zapraszam do siebie, do mojego gabinetu. Kawy? Nie, nie, dziękuję. O tej porze. A ja owszem. Siostro Weroniko, jedną kawę proszę. Tak, czarną. Dziękuję. No to o czym chciał pan doktor ze mną porozmawiać? Interesuje mnie, po co ksiądz ponownie tutaj przyjechał. Pan Nowak mnie prosił. Czy nie sądzi ksiądz, że powinniśmy skończyć już z tym kabaretem? Dziękuję bardzo. Tak, wiem, o co panu chodzi. Ale też wiem, że pan Nowak jest doktorowi bardzo wdzięczny za to, co pan dla nich robi. Podjąłem decyzję, że to będzie ostatnia noc, w której szpital pomaga państwu Nowakom i właśnie o tym chciałem z księdzem porozmawiać. W zupełności pana rozumiem. Jeśli to wszystko, będę się zbierał. Państwo Nowakowie na mnie czekają. Tak, tak, oczywiście, jednak się co dłużej zatrzymywał. Serdecznie mu zapłać. Dzień dobry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. To ona? Tak. Ile razy ksiądz błogosławi takie dzieci? Dzieci błogosławię często, ale taki przypadek mam pierwszy raz. Jak się ksiądz tym czuje? Przecież ona ma tylko 5 lat. Czym ona sobie w życiu zasłużyła? Dlaczego Bóg na takie coś pozwala? Nie
Niezbadane są wyroki boskie. Czy on w ogóle istnieje? Zostawię was samych. Nie wiem, co się z nią dzieje. Mam nadzieję, że i to wkrótce przejdzie. Nie ma za co przepraszać. Wyobrażam sobie, przez co obydwoje przechodzicie i jak trudno wrócić do normalnego życia. Bardzo księdzu dziękuję za przyjście. Naprawdę. Nie ma najmniejszego problemu. Jeśli będzie potrzebna jakaś pomoc, proszę zadzwonić. Dobrze, to ja wracam do żony. Do widzenia. Do widzenia. Pan Nowak? Tak? Musimy porozmawiać. Proszę, niech pan usiądzie. Muszę pana poinformować, że szpital podjął decyzję, że nie będziemy blokować tego miejsca dłużej. Potrzebujemy go dla innych pacjentów. Rozumiem. Co ja mam teraz zrobić? Moja lekarska sugestia jest taka, że powinien pan udać się z nią na jakieś specjalistyczne leczenie. Dam panu kontakt do najlepszego specjalisty w mieście. Dobrze. Dziękuję bardzo. To wszystko? Spotkamy się na sali o 10:00. Dobrze, dobrze. To ja pójdę do żony. Proszę bardzo. Musimy zrobić miejsce dla innych ludzi. Proszę się z tym pogodzić i zacząć normalnie żyć. Panie doktorze, błagam pana. Panie doktorze, błagam pana, czy pan mnie słyszy? Panie doktorze, błagam pana. Alicjo. To nie jest nasze dziecko. Obudź się.